Znamy objętość oraz wysokość kraniostosłupa prawidłowego trójkątnego. Na tej podstawie mamy wskazać długość krawędzi podstawy tego kraniostosłupa. Zacznijmy od wzoru na objętość kraniostosłupa. To oczywiście iloczyn pola podstawy i wysokości. W naszym przypadku mamy pole podstawy, którego nie znamy, razy wysokość równe znanej objętości. To nam daje równanie z jedną niewiadomą PP. Po podzieleniu obu stron tego równania przez 7 dostaniemy pole podstawy równe 4 pierwiastki z 3. Teraz tak, nasz ostrosłup jest prawidłowy i trójkątny. To znaczy, że ma w podstawie trójkąt równoboczny o boku, którego długość oznaczyłem jako A. To nam daje takie wyrażenie na pole tego trójkąta, A do kwadratu razy pierwiastek z 3 dzielone przez 4. No a z drugiej strony to jest równe 4 pierwiastki z 3. Po podzieleniu obu stron tego równania przez pierwiastek z 3 dostaniemy 1 czwartą a do kwadratu równą 4, zatem a do kwadratu to jest 4 do kwadratu. To równanie ma formalnie dwa rozwiązania, jedno z nich to 4, a drugie ujemne to minus 4, oczywiście odrzucamy je, zatem odpowiedź jest w punkcie B.